W dzisiejszym odcinku przed wami wielka aktualizacja LEGO. Epic Games właśnie dodał całkowicie nowy tryb, czyli tak naprawdę nowy świat LEGO. Widzowie, zacznijmy od tego, że mam coś dla was. Jak możecie zobaczyć, mamy nowe skiny LEGO, ponieważ jak i tym banankiem możecie grać w zwykłym trybie Battle Royale, tak i możecie grać w nowym trybie LEGO, więc jeśli chcecie zgarnąć takiego skina, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wpiszcie jeszcze dziś kod Evela w sklepie. Zgłaszajcie się tam na dole, ja wam życzę powodzenia. Powiem wam, widzowie, że przed Fortnite'em złote czasy. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Tak zaczyna się cały tryb. I słuchajcie, oglądajcie do samego końca, ponieważ mam wam do przekazania bardzo ważną rzecz. Jeśli chodzi o samo sterowanie, jest ono niesamowite. Nie mamy zbędnych rzeczy, mamy jakąś minimapę, która, no... Ja nawet nie chcę myśleć, co będzie się działo w przyszłości w Fortnite'cie. Nie dość, że mamy połączenie świata Fortnite'a, jak właśnie trawa, góry, drzewa i tak dalej. Zobaczcie, jak piękne, kolorowe to jest. No, to jest niesamowite. Powiem wam tyle. To co tutaj, porozmawiajmy. Tylko ja klikam, a ona nie chce ze mną rozmawiać. Ej, F, rozmawiaj z do... No, o, dobra. Źle napisane. E, jakby jak ktoś zmieniał kiedyś klawisz, no to zróbcie sobie to. Ej, gdzie ja jestem? W sensie pamiętajcie, że to jest F wtedy. Gdzie ja jestem i kim ty jesteś oraz kim ja jestem, nie mam zielonego pojęcia. Kontynuujmy tą rozmowę, zaraz znam odpowiedź na to ostatnie pytanie. Dobra, ale wiecie co, może po prostu przeskipujmy sobie, tutaj nie zanudzajmy. Po prawej stronie możecie... Ej, czy to są kury? Minecraft aktualnie, powiem wam tyle, Minecraft aktualnie straci graczy. Tak mi się wydaje i że... Patrzcie, mamy tutaj... Czekajcie, co możemy... Możemy po... Dobra, ej, zostawcie, ej, wszystkie łapki w górę dla kur. Udostępniajcie ten film swoim znajomym, którzy totalnie nie uwierzą w to wszystko. Czyli możemy pogłaskać, dzięki temu mamy jajka. Dobra, słuchajcie, oglądnijmy to z grubsza. Co my tutaj mamy? Mamy szybkie bieganie. Szybkie bieganie jest szybsze niż w trybie Fortnite'owym. Zbierzmy malinkę. Ej, niesamowite. Czy my to możemy zjeść? Czekajcie. Dobra. Nie mam pytań. Po lewej stronie u góry możecie zobaczyć serduszka. Słuchajcie, zróbmy z tego totalnie luźny odcinek. Nie będziemy tutaj nic składać, bo to trzeba po prostu... Musicie zobaczyć moją reakcję. Mamy tutaj pnącza. Mamy wilka. Ogólnie tak. Buduj. Pod Q mamy buduj i możemy brak znanych schematów. Znajdź składniki, by odblokować schematy. Patrzcie, jak pięknie to wszystko dookoła wygląda. Ogólnie będziemy wszystko, widzowie, no będzie się naprawdę bardzo dużo działo w następnym czasie. Weźmy sobie, możemy przepchać skały, a spróbujmy przepchać skałę na tego wilka. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Ej, pająk nie dojeżdża. To jest minecraftowy Fortnite, no niesamowite. Chodźmy do krów. Ej, zostaw tutaj. Czekajcie, a możemy jakoś walczyć? Możemy, czekajcie. Ej, bo mam pół serduszka. Ej, odejdź, dobra, możemy z ręki tego pająka. Co wyleci? Pewnie jakaś mączka powinna wylecieć. Ej, no, aha, dobra, co tu mamy? Jedwab. Ej, życie, musimy tutaj zjeść. To jest tryb, nawet nie wiem jaki odpaliłem, ale chyba tryb przetrwania. Możemy tu znowu z nią porozmawiać, dlaczego odnoszę wrażenie, że poza nami jest ktoś tu jeszcze. Dobra, widzowie, nie wiem jak mam, nie wiem co ja mam tu powiedzieć, mleko dostaniemy, tak jest. I ja... się kręcę. Ten tryb jest niesamowity. Słuchajcie, ten tryb i my jesteśmy w Fortnite'cie. My totalnie jesteśmy w Fortnite'cie aktualnie. Dobra, chodźmy tutaj do owiec. Zobaczmy, jak je pogłaskamy. Możemy... O, jagódka, znowu moja córeczka. Tutaj, słuchajcie, w sensie moja córeczka nazywa się jagódka. Tutaj, widzicie, nic nie jest przypadkowe. Słuchajcie, weźmy tutaj, chodźmy do niej. I teraz pytanie, czy my możemy ją zlikwidować? Na pewno, tylko co ona nam da? Mamy wełnę, czekajcie, jak ją tutaj, chodź tutaj, nie ucz... Aha, one też uciekają. Nawóz, ej, możemy zbierać kupę. Co jest grane? Ej, to jest... Ja cię kręcę, słuchajcie, ja cię kręcę. Zimno mi jest podobno. Jakby się tu ogrzać, dobra, mamy tak, tabulator. I mamy tutaj nasz ekwipunek, mamy mapę. Mamy graczy, nie musimy grać sami. Możemy sobie stworzyć własny serwer, budować własny świat. Ja jestem ciekaw właśnie. O, ognisko możemy. Dobra, dawaj tutaj, tylko co mi jest potrzebne? Drewno mi jest potrzebne, więc musimy tutaj pozbierać drewno.
Tylko nie zadajemy nic. Skąd tutaj wziąć drewno? Zbierz drewno. Poradniki, słuchajcie, poradniki Rafał chyba ponagrywa. Jak tutaj grać? W sensie, no najpierw sam oczywiście się muszę nauczyć. I tak, możemy odpalić sobie ognisko, dobra? I odpalmy sobie ognisko, proszę bardzo. Okej. Już mi nie jest zimno, tylko teraz pytanie, czy dostaniemy trochę życia? Chyba nie. Tutaj mamy znowu owieczkę. Dobra, weźmy, wyeliminujmy ją i zobaczmy, co z niej wylatuje. Mamy mięsko. O, jakie to jest dobre. Dobra, urośnie mi życie? Ta, full życia. Full życia, padasz z głodu. No jak? Aha, padam z głodu. Napijmy się mleka. Mleko też... Nie wiem, widzę, nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Słuchajcie, nie wiem, co mam o tym powiedzieć, ale to jest przyszłość. To jest przyszłość, to co widzicie aktualnie. To jest przyszłość gry. I ja pamiętam, ja wierzyłem w to. Ja wierzyłem w to, że ta gra po prostu pójdzie totalnie w inną stronę i wykorzysta ten swój czas. Pamiętam, jak mówiłem, że kreatywny 2.0 dużo zmieni. Kreatywny 2.0 pozwoli na dużo rzeczy i nie myliłem się wtedy, nie myliłem się. Zobacz, ten tryb, moim zdaniem, tu będzie parę milionów ludzi w to grało z biegiem czasu. W sensie, wiecie. Ojej, ty pająk pod kamieniem! Ja cię kręcę. No to chyba trzeba będzie mi ty nagrać z tego. I słuchajcie, na pewno zastanawiacie się, o czym ja mówiłem wcześniej. Ponieważ mówiłem o tym, weźmy tutaj tego pająka, siema. Mówiłem... Ty, to jest lodowy pająk! Ej, odejdź! Odejdź, bo on mnie wyeliminuje, ty. Czekajcie, musimy sobie zrobić jakiś ten. Dobra, wiecie co? Chodźmy do ogniska. Może on się roztopi, ten pająk. O, coś tu mamy. Granit. Okej. Okay. A właśnie, bo... Jo, cię kręcę. Widzowie, gdzie jest moje ognisko? Gdzie tu jest moje ognisko? Dzień dobry. Daj mi troszkę mleczka, dzięki, z góry. I to, jak to chodzi? To się w ogóle nie zacina na full detalach. Na full detalach się nie zacina, dobra. Pająk, co się stanie jak... Ty, ona tego pająka przygania. No i o to chodzi. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Zobaczmy, co możemy wybudować dalej. Możemy wybudować sobie stację i jest to stół rzemieślniczy. Słuchajcie, oczywiście tu zobaczymy sobie z góry tylko, jak to wygląda, a cały tryb, słuchajcie, będziemy nagrywać. I wielkie ogłoszenie na końcu tego odcinka, więc oglądajcie ten odcinek do samego końca, ponieważ na moim kanale, drugim kanale, będzie coś. Drugi kanał macie w opisie, więc po tym odcinku wpadnijcie sobie na ten drugi kanał i zobaczycie, co tam się będzie działo, a na koniec odcinka powiem, co tam się będzie działo. Dobra, weźmy sobie tutaj, zobaczmy, co my mamy. Mamy budowanie, możemy domek sobie zbudować. Możemy zbudować sobie jakiś tutaj... Ej, bo ja padam z głodu znowu, zjedzmy sobie to. Nie, znowu jest mi zimno. Ty, jak zrobić, żeby mi nie było zimno? No muszę sobie chyba zbudować... Albo idę za blisko góry. Dobra, ej, jest gitarka, zjadłem sobie jagódki. Tutaj coś jest. Ej, ktoś tutaj... Ej, co to jest? Co to jest? Ja cię... Ej, ale te animacje biegania... Animacje biegania są lepsze w tym trybie niż Battle Royale. Przyznajcie, że tak jest, dobra. Oj, chyba źle zrobimy. Ty, a da się na ciebie usiąść? Da się na ciebie usiąść? No tutaj, widzowie, mity będą musiały wlecieć z tego trybu. Chodźmy tam do góry, czy w ogóle jesteśmy w stanie tam przejść. Jaki jest cel gierki? No oczywiście przetrwanie, walczenie z potworami, no i odkrycie całej mapy. A mapa jest bardzo duża. O, padasz z głodu. Tam chyba nie możemy iść, czekajcie. Czy ja tam mogę iść? Nie. Mogę tu iść, mogę. Dobra, mogę iść wszędzie. Myślałem, że tutaj nie będę mógł iść. Chodźmy na jakiś ten zamek. Zobaczmy, co na tym zamku. Padasz z głodu. Wydaje mi się, że... O, ty! Co to jest? Ej! Halo, co się tu się... Ja się kręcę. Niesamowite, widzę. Nie dość, że grafika jest top. Nie jest to pikseloza. No jestem ciekaw, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, ale wydaje mi się, że złote czasy przed Fortnite'em, w ogóle przed wszystkimi trybami, bo jeśli będzie dużo graczy do tego trybu trafi, no to dużo trafi do Battle Royale, później dużo trafi do turniej i tak dalej. I każdy urośnie, YouTuberzy będą mieli co nagrywać. No dużo osób też trafi na pewno do Fortnite'a, no na pewno jest to no, dobre dla wszystkich widzowie. Ogólnie przypominam wam jeszcze o moim giveaway'u na bananka, jeśli chcecie zgarnąć bananka, piszcie kod Evela, zostawcie subskrypcję. I słuchajcie, ogłoszenie. Cały ten tryb poznamy na moim drugim kanale Rafa 2. Wraz z Zakrzakiem będziemy prowadzili przygoda Lego. Taka seria będzie, więc tutaj wam teraz się wyświetla ten kanał. Wbijcie na niego, zasubskrybujcie go z dzwoneczkiem i dzisiaj wieczorem wleci tam pierwszy odcinek. Także to było na tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć!